Konsoliduj to jedna z funkcjonalności Excela, którą osobiście uważam za mało użyteczną. Firma sprzedaje swoje produkty w pięciu kategoriach na trzech rynkach: w Polsce, Rosji i Ukrainie. Tabele przedstawiają dane o sprzedaży w tysiącach dolarów oraz w sztukach. Naszym zadaniem jest konsolidacja tych trzech arkuszy, tak aby uzyskać takie same tabele dla sumy tych trzech krajów w arkuszu Konsoliduj. Przejdźmy do tego arkusza. Ustawiamy aktywną komórkę w miejscu, gdzie chcemy, aby pojawiła się tabela sumująca sprzedaże. Z karty Dane wybieramy polecenie Konsoliduj. Chcemy, aby dane były sumowane. Przechodzimy na arkusz Polska. Chcemy sumować sprzedaże. Zaznaczamy tabelę wraz z nagłówkami wierszy i kolumn i wybieramy opcję. Etykiety znajdują się zarówno w górnym wierszu, jak i w lewej kolumnie. Dodajemy takie odwołanie. Przechodzimy do arkusza Rosja. Zakres jest tak jak poprzednio. Dodajemy ten zakres. Przechodzimy do arkusza Ukraina i dodajemy także ten zakres. Użycie opcji Utwórz łącze pozwoliłoby na stałe połączyć arkusz Konsoliduj z arkuszami Polska, Rosja, Ukraina i wszystkie zmiany w nich prowadzone byłyby aktualizowane na arkuszu Konsoliduj. W tym przypadku wybierzemy opcję Wklejenie wartości. Przenieśmy teraz formatowanie z arkusza Polska na arkusz Konsoliduj. Powtórzymy tą samą czynność dla sprzedaży w sztukach. Konsoliduj. Musimy poprzednie odwołania wykasować. Usuń, usuń, usuń. Wybraliśmy sumę. Odwołanie Polska. Sztuki. Dodaj Rosja. Dodaj Ukraina. Dodaj. Pozostałe opcje bez zmian. OK. I wszystkie rodzaje danych mogą być konsolidowane za pomocą tego polecenia. Ostatnia z tabel, przedstawiająca średnią cenę, nie może zostać skonsolidowana przy użyciu funkcji średnia, ponieważ powinna zostać obliczona jako średnia ważona, a nie jako zwykła średnia ze średnich dla krajów. Mając dane sprzedaży wartościowe i w sztukach, możemy wyliczyć średnią poprzez zwykłe dzielenie. Sprzedaż dzielona przez sztuki. Kopiujemy tą formułę. Kopiujemy nagłówki, uzyskując pełne skonsolidowane dane. Alternatywnym i preferowanym przeze mnie sposobem rozwiązania tego problemu byłoby skorzystanie z funkcji suma i zaznaczenie naraz wielu arkuszy, tak jak jest to pokazane w lekcji Operacje na wielu arkuszach. Należy jednak pamiętać, że każda metoda ma swoich zwolenników.